Dobry wieczór Państwu. Szanowni Państwo, witam serdecznie na gali towarzyszącej obchodom szczęśliwej 13. rocznicy powstania portalu wpolityce.pl. Nazywam się Marcin Wikło i wraz z Dorotą Łosiewicz będziemy mieli przyjemność i zaszczyt poprowadzić dzisiejszy wieczór. Drodzy goście, spotykamy się w rocznicę powstania portalu, który jako niezależny uczestnik polskiej sceny medialnej w istotny sposób od lat kształtuje opinię Polaków. To instytucja mówiąca głośno o wartościach, jakimi kierują się Polacy, o istocie patriotyzmu, o naszej kulturze i tradycji. Dziękujemy Państwu za tak liczne przybycie. Szczególnie serdecznie witamy na naszej dzisiejszej uroczystości wicemarszałków Sejmu, panią Małgorzatę Gosiewską i pana Ryszarda Terleckiego. Witamy serdecznie członków Rady Ministrów, pana ministra profesora Piotra Glińskiego, pana ministra Waldemara Budę, pana ministra Roberta Telusa, pana ministra Szymona Szynkowskiego-Welsenka, pana ministra Włodzimierza Tomaszewskiego oraz pana ministra Michała Wójcika. Witamy serdecznie wszystkich innych członków rządu oraz pana senatora Grzegorza Biereckiego. Witamy wszystkich pozostałych parlamentarzystów. Szanowni Państwo, witamy także przedstawicieli duchowieństwa, a także wszystkich Państwa zgromadzonych na tej sali oraz przed telewizorami, przed ekranami telewizorów telewizji w Polsce.pl. Drodzy Państwo, przy tej okazji warto wyrazić podziękowania dla partnerów dzisiejszej uroczystości. Bardzo dziękujemy partnerom gali, bez których nie mogłaby się ona odbyć w tak uroczystej formule. Dziękujemy serdecznie. Szanowni Państwo, swoje słowa do uczestników dzisiejszej uroczystości postanowił skierować prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński. O odczytanie listu od pana premiera poprosimy pana Krzysztofa Sobolewskiego. Bardzo prosimy, panie pośle. Szanowni Państwo, Szanowna Pani Redaktor, Szanowni Członkowie Zarządu Grupy Medialnej Frateria. Jest mi niezmiernie miło, że mogę skierować do Państwa tych kilka słów na tę jakże wyjątkową okoliczność, jaką są 13 urodziny portalu w polityce. Proszę przyjąć z tej okazji moje najserdeczniejsze gratulacje, jak również z głębi serca płynące podziękowania za Państwa wysiłki i starania, za Państwa codzienną ofiarną pracę w służbie prawdy, wolnej myśli, niezależnej informacji i konstruktywnych dla naszego kręgu kulturowego wartości. Odegraliście Państwo ogromną rolę w przełamaniu medialnego monopolu sił głównego nurtu. Przez 13 lat przeciwstawiacie się Państwo na płaszczyźnie informacyjnej i publicystycznej narastającemu z roku na rok ideologicznemu szaleństwu liberalno-lewicowych, kompradorskich elit. Propagujecie Państwo propolską perspektywę i kształtujecie patriotyczne myślenie, dla których punktem odniesienia jest polska racja stanu i nasze interesy narodowe. Jednocześnie ukazujecie, na czym polegają manipulacje tych środowisk i ośrodków, które nie chcą suwerennej, niezależnej, mocnej duchem i gospodarką Polski. Dzieje portalu w polityce, jak i innych przedsięwzięć grupy medialnej Frateria pokazują, jak wiele można dokonać talentem, ideowością, połączonymi z wytrwałością, pracowitością i profesjonalizmem.
Wykonaliście Państwo wspaniałą pracę, dającą tytuł do w pełni zasłużonej dumy. Szanowni Państwo, w tym szczególnym dniu pragnę życzyć wspólnocie portalu w polityce.pl, zarówno Państwu, którzy go tworzycie, jak i Państwu, którzy z niego korzystacie, zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności, w tym satysfakcji z pracy oraz zadowolenia z obrotu spraw w naszej ojczyźnie. Samemu portalowi, jak i całej grupie medialnej Frateria chciałbym życzyć kolejnych sukcesów, dalszego rozwoju, ekspansji na rynku i zdobywania coraz to nowych czytelników i widzów. Niech ten kolejny rok Państwa działalności przyniesie jak najwięcej sukcesów Państwa szeroko rozumianej pracy na rzecz naszej ojczyzny. Tegorocznym laureatom Nagrody Biało-Czerwonych Róż pragnę z głębi serca powinszować tego zaszczytnego wyróżnienia oraz życzyć dalszych pięknych osiągnięć Państwa działalności. Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze pozdrowienia z wyrazami szacunku, Jarosław Kaczyński. Szanowni Państwo, list do uczestników dzisiejszej gali wystosowała także pani Elżbieta Witek, marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. O jego odczytanie poprosimy panią wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Gosiewską. Zapraszamy. Szanowni Państwo, pozwolicie Państwo, że odczytam list, jaki skierowała pani marszałek do uczestników, organizatorów 13 urodzin portalu w polityce.pl. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie na 13 urodziny portalu w polityce.pl. Żałuję, że nie mogę uczestniczyć w jubileuszowej uroczystości. Pragnę jednak tą drogą przekazać pozdrowienia dla wszystkich uczestników tego wydarzenia. Wszystkim twórcom, pracownikom i współpracownikom portalu składam najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów. Od początku swojego istnienia portal w polityce.pl jest jedną z najbardziej opiniotwórczych i interesujących witryn publicystycznych, rzetelnie relacjonującą rzeczywistość i stającą w obronie polskiej racji stanu. Konsekwentne poszukiwanie prawdy, nieustająca gotowość do pójścia pod prąd wbrew rozpowszechnionym opiniom, a nade wszystko pragnienie sprawiedliwej, silnej i prawej Polski to wartości, które budują prawdziwą przestrzeń wolności i niezależności w świecie mediów. Obchodom urodzin portalu w polityce.pl towarzyszy zawsze szczególne wydarzenie. Jest nim wręczenie Nagrody Biało-Czerwonych Róż, która przyznawana jest osobom wnoszącym szczególny wkład w pielęgnowanie i umacnianie patriotyzmu. Wiadomość o tym, że do grona laureatów tego wyróżnienia dołączy w tym roku, przepraszam, zdradzę już tę tajemnicę, pan minister Arkadiusz Mularczyk, przyjąłem z ogromną satysfakcją. Nie sposób bowiem przecenić jego wieloletniej pracy włożonej w raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Ten wyjątkowo ważny dokument to zarazem świadectwo odważnych i konsekwentnych starań o prawdę i sprawiedliwość dla naszej ojczyzny. Z serca zatem gratuluję panu ministrowi tego naprawdę zasłużonego wyróżnienia. Raz jeszcze najserdeczniej pozdrawiam wszystkich uczestników uroczystości i życzę Państwu udanego, pełnego, niezapomnianych wrażeń wieczoru. Z wyrazami szacunku Elżbieta Witek, marszałek Sejmu. Szanowni Państwo, a więc w sposób szczególny dziś witamy także pana ministra Arkadiusza Mularczyka z małżonką. Czy dla pana ministra mamy dziś przewidzianą jeszcze jakąś rolę? Nie potwierdzamy, nie zaprzeczamy. Drodzy goście, święto portalu w polityce.pl to święto wolnych, niezależnych polskich mediów. Bo wolne media to podstawa społeczeństwa, które zna swoją wartość i swoje miejsce w otaczającej je rzeczywistości. Społeczeństwa wolnego od obcych wpływów, narzucanej narracji, stłamszonej wolnej woli.
Ten właśnie cel przyświecał twórcom portalu polityce.pl, w polityce.pl, kiedy 13 lat temu powoływali go do życia. I przyświeca nadal, budując społeczną świadomość. Codziennie budujemy poczucie odpowiedzialności za kraj, za odpowiedzialny i współczesny świat. Dzisiaj portal w polityce.pl to także medium nowoczesne, dostępne dla czytelników w wielu formach, oferujące wiele dodatkowych funkcjonalności. Popatrzmy. Szanowni Państwo, w tak radosnym dniu 13 urodzin portalu chcielibyśmy pogratulować całemu zespołowi, który go tworzy, a w szczególności redaktor naczelnej tego portalu, która codziennie czuwa nad jego jakością. Zapraszamy na scenę Marzenę Nykiel, redaktor naczelną portalu w polityce.pl i prosimy o zabranie głosu. Zapraszamy. Szanowni Państwo, nasi czcigodni goście, jeszcze raz serdecznie dziękujemy za liczne przybycie i za cieszenie się z nami tym wspaniałym dniem. To dla nas duże święto. Najważniejsze decyzje rodzą się z dwóch rzeczy: z odwagi i pragnienia prawdy. To dotyczy zarówno decyzji indywidualnych, jak i tych społecznych, politycznych, ogólnonarodowych. I dokładnie tak samo było 13 lat temu, kiedy Jacek i Michał Karnowscy podjęli decyzję o tym, że należy stworzyć własny portal. Wbrew wszystkiemu, wbrew sile mainstreamu, który dominował, wbrew temu, tym przewidywaniom, że właściwie nie ma miejsca na nowe medium, że to się wszystko może nie udać. Ale oni byli przekonani, że jednak kłamstwo, które nas zalewa i manipulacja, która trwa, trzeba dać temu odpór. Trzeba szukać prawdy, walczyć o nią, bronić jej. Trzeba bronić polskości, wskazywać na nasz wspólny interes i gromadzić ludzi pod wspólnym sztandarem biało-czerwonym. Tak się stało i trwa to do dziś. Choć przeszliśmy przez tych 13 lat rzeczywiście ogromną drogę i przeżyliśmy już niemal wszystko. Społeczną niezgodę na samym początku, na kłamstwa posmoleńskie, obywatelski sprzeciw wobec tym wszelkim próbom podporządkowywania Polski obcym interesom i ideologiom. Potem przeżyliśmy wspólnie zmianę władzy w Polsce, kiedy demokratyczna większość opowiedziała się za, i to dwukrotnie, za prezydentem Andrzejem Dudą i za konserwatywnym rządem Zjednoczonej Prawicy. Ale na tym się nie skończyły te wydarzenia, bo przecież było wiele prób, bardzo brutalnych prób przejęcia tej władzy. Mieliśmy do czynienia z naciskami i mamy z nimi do czynienia do tej pory, wewnętrznymi i zewnętrznymi, momentami bardzo brutalnymi. Wśród tych wszystkich wydarzeń był rozszalały atak na Kościół, na katolików, szantaże brukselskie, które do dzisiaj nie cichną, aż wreszcie pandemia, brutalna agresja Rosji na Ukrainę i wojna, która trwa do dziś. To spojrzenie wstecz pokazuje, że właściwie każdy kolejny rok przez tych 13 lat był gorszy. A to znaczy, że kolejny pewnie jeszcze lepszy nie będzie, bo wojna informacyjna nabiera na sile,
i właściwie nabiera już teraz takiego rozpędu, że bardzo trudno człowiekowi odnaleźć się w świecie kłamstw, półprawd, manipulacji. I jest to manipulacja nie tylko najprostszymi faktami codziennymi, ale potężna ideologiczna machina, która każe nam stawić czoła codziennie tym manipulacjom. Mamy do czynienia z indoktrynacją wymierzoną w wolność, w zdrową odpowiedzialność, w rozwój społeczny, w struktury państwa, w struktury społeczne. Więc walka na tym polu, walka medialna, walka o prawdę, no staje się szczególnie trudna i rola mediów staje się szczególnie ważna. Dlatego bardzo serdecznie chcę tutaj podziękować i Jackowi, i Michałowi, ale także całemu naszemu zespołowi. Tym, których może na co dzień nie widać, ale zajmują się bardzo żmudną pracą odsiewania fałszu od prawdy. Są niezwykle dociekliwi, oddani swojej pracy, służbie dziennikarskiej i służbie Polsce. Bardzo wam za to dziękuję. Dziękuję także naszym publicystom wspaniałym, których nasi czytelnicy kochają czytać, naszym współpracownikom, ale także programistom, wszystkim, którzy wokół portalu pracują, którzy pracują w grupie medialnej Fratria, no i oczywiście przede wszystkim zarządowi Fratrii. Bardzo dziękujemy za to, że możemy wspólnie pracować dla Polski, że możemy tworzyć te wspaniałe dzieła, które rosną przy portalu. Zaczęliśmy od małego portaliku, który rósł, gromadził przy sobie ludzi, aż wreszcie stał się jednym z wielu mediów w grupie medialnej Fratria. Bardzo za to dziękujemy, jesteśmy z tego ogromnie dumni. Dumni jesteśmy też z tego, że nasz głos konserwatywny przebija się do świata liberalno-lewicowego, że od wielu lat jesteśmy jedynym konserwatywnym portalem, który w rankingach opiniotwórczości znajduje się pomiędzy tymi ogromnymi gigantami medialnymi. To dla nas wielki zaszczyt i tym bardziej jeszcze raz dziękuję całemu naszemu zespołowi. Bo mamy świadomość, że ta nasza praca jest potrzebna i dzieje się to przede wszystkim za sprawą naszych czytelników, bo czymże byłaby nasza praca, gdyby nie oni. Ogromnie Państwu dziękujemy za obecność. Odbieramy Państwa sygnały, słuchamy Państwa głosu, często spotykamy się na różnych wydarzeniach patriotycznych. Czujemy, że wspólnota, która wtedy się stworzyła 13 lat temu, w bardzo trudnych dla Polski okolicznościach, trwa do dziś, że ten duch polski, który w nas jest, to zaufanie, jakim Państwo nas darzą, czasem są to jakieś propozycje czy próba zwrócenia uwagi na różne tematy, których może byśmy nie dostrzegli, a dzieją się w mniejszych społecznościach lokalnych. Staramy się to wszystko podejmować, być z Państwem, bo to wspólnota jest najważniejsza. Mamy świadomość, że celem nas wszystkich jest Polska i że wyrastamy z tych samych korzeni, buduje nas to samo dziedzictwo. Karmimy się tymi samymi postawami naszych przodków, którzy formują nasze kręgosłupy moralne, którzy walczyli o nasze wartości, walczyli o wolność, którą możemy się dzisiaj cieszyć. I wspólnie możemy z dumą przyznać, że Bóg, honor i ojczyzna to nie jest hasło przeszłości, że to jest dla nas bardzo realne zobowiązanie na dziś. Wiemy, że przed Polską trudny czas, bo jak już mówiłam, każdy kolejny rok jest trudniejszy, a ten będzie wyjątkowy. Trzeba będzie przejść przez wiele prób, stawić czoła potężnym naciskom wewnętrznym i zewnętrznym i trzeba będzie trwać nieugięcie wobec nasilających się szantaży. Ale mamy świadomość, że nie takie naciski Polacy zdołali odeprzeć, bo przecież nasi rodacy przetrwali, duch polskości przetrwał, nawet wtedy, gdy nasi wrogowie odbierali nam państwowość, nawet wtedy, gdy w czasie okupacji czy zaborów zabraniano nam myśleć i mówić po polsku. Nasza tożsamość trwała przez wieki i trwać będzie, a wiemy, że przetrwała dzięki właśnie tym dwóm rzeczom, odwadze i pragnieniu wolności i prawdy.
to samo nas czeka dzisiaj. Dlatego no wiemy, że trzeba będzie wspólnie bronić spraw dla nas najważniejszych, bronić interesu narodowego, bronić prawdy o Polsce, wciąż zakłamywanej, bronić prawdy historycznej, co na szczęście udaje nam się coraz bardziej, bo głos Polski jest coraz bardziej słyszany, bo Polska wreszcie jest słuchana na świecie, wyrastamy na lidera naszego regionu. Zaczynają się z nami liczyć ci, którzy wcześniej może odwracali głowę lub patrzyli z pogardą. To wszystko nas buduje i wiemy, że ta wizja pięknego, mądrego, ale i bezpiecznego, suwerennego, silnego kraju jest bardzo realna. Dotykamy jej dzisiaj. Jeszcze kilka lat temu mogliśmy myśleć, że to mrzonka. Dzisiaj tego doświadczamy i wiemy, że można robić jeszcze więcej. Ale świadomość tego, że nie wszyscy chcą silnej Polski, musi nam towarzyszyć cały czas, bo przecież codziennie mamy świadectwo tego, że niektórzy chcieliby Polski słabej, podporządkowanej, uległej. Dlatego na tej osi kompromisu nie ma. Znaczy na tej osi postawienia spraw trzeba być albo po jednej, albo po drugiej stronie. I to ogromnie cieszy, że tutaj wspólnie możemy być tak jednomyślni i wierzyć, że to wszystko jest możliwe. Dlatego przygotowując się na te bardzo brutalne działania polityczne i medialne, które przed nami na pewno będą, które nas dotkną i będą próbowały jak najbardziej wzbudzić pogardę do tego konserwatywnego, propolskiego obozu, może powinniśmy wrócić jeszcze raz do klasycznych definicji polityki i dziennikarstwa. Polityki rozumianej jako roztropnej troski o dobro wspólne, i dziennikarstwa jako właśnie służba pragnienia i służba prawdzie, poszukiwanie prawdy i wierność jej. Tego się trzymajmy w tym zalewie relatywizmu, do tego się zobowiążmy i w tym trwajmy, bo tylko przy takiej postawie Polska ma szansę być suwerenna, silna, bezpieczna i wierna swojemu dziedzictwu. Bardzo Państwu dziękuję jeszcze raz za dzisiejszą obecność, za te 13 wspólnych lat razem. Trwajmy w tej jedności i bądźmy dobrej myśli, bo interesem nas wszystkich jest interes Polski. Niech kwitnie silna, wielka, nieustępliwa i z nowymi zadaniami. Pięknie Państwu dziękujemy. Do zobaczenia za rok. Marzena Mykiel, redaktor naczelna portalu w polityce.pl. Dziękujemy za te piękne, mądre, wzruszające słowa. Bardzo serdecznie dziękujemy. Szanowni goście, tradycją naszych corocznych urodzinowych spotkań jest przyznanie statuetki biało-czerwonych róż portalu w polityce.pl. Wyróżniamy nią osoby, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju wolnej, niezależnej Polski. Zanim jednak przejdziemy do części kulminacyjnej naszego wieczoru, zapraszamy Państwa na krótki przerywnik muzyczny w wykonaniu kwartetu Altra Volta. Artyści wykonają, proszę Państwa, utwór Andrzeja Kurylewicza. To będzie muzyka z filmu Polskie drogi.
Szanowni goście, nie bez powodu w tę część uroczystości wprowadziła nas ta doskonale znana nam kompozycja Andrzeja Kurylewicza do filmu Polskie drogi. W tym roku bowiem laureatem biało-czerwonych róż portalu w polityce.pl jest osoba, która z ogromną determinacją zabiega o należyte rozliczenie zbrodni i strat wojennych, które Polska poniosła podczas II wojny światowej. Laureat tegorocznej nagrody jest postacią, która w sposób niezwykły zasłużyła się w walce o polską godność, o to, aby nasz głos był słyszany na arenie międzynarodowej. Głos stanowczy, dość przemilczaniu, dość przedawnieniu, dość zapomnieniu. Szanowni Państwo, mamy zaszczyt i przyjemność ogłosić, że laureatem biało-czerwonych róż portalu w polityce.pl przyznanych w 13. rocznicę powstania portalu zostaje wiceminister spraw zagranicznych odpowiedzialny za politykę europejską, przewodniczący Rady Instytutu Strat Wojennych imienia Jana Karskiego, pan Arkadiusz Mularczyk. Zanim jednak przejdziemy do wręczenia statuetki, zapraszamy na krótki film o naszym laureacie. Jedna trzecia polskich obywateli ubyła z Rzeczpospolitej. Oczywiście to była kwestia po pierwsze II wojny światowej, agresji niemieckiej, ale także agresji sowieckiej, także emigracja, wywózki. Więc można powiedzieć, że ubyło z tego Rzeczpospolitej jedna trzecia ludności. Więc to wszystko miało wpływ na, później na nasz PKB, na jakby wzrost gospodarczy, na to, gdzie Polska także dzisiaj się znajduje. Niemcy nigdy nie zapłaciły Polsce reparacji wojennych, nie było żadnego zrzeczenia się. Traktat 2+4 również nie decydował o kwestiach reparacji, więc po prostu Niemcy grają tą samą grę od lat. Polityka Niemiec polega na przemilczaniu tego tematu, na graniu właśnie na przedawnienie i zapomnienie. I to im się udało przez 80 lat od zakończenia II wojny światowej. Dzisiaj moim zdaniem jest ostatni moment, żeby w sposób skuteczny tę sprawę podnieść na arenie międzynarodowej, na arenie krajowej. Temu służy też właśnie raport o stratach wojennych. Oszacowanie strat ludzkich i materialnych poniesionych przez Polskę w wyniku działań wojennych i okupacji niemieckiej jest konieczne, ponieważ państwo niemieckie do dnia dzisiejszego nie podjęło rozliczenia się i zadośćuczynienia wobec Polski i Polaków za skutki II wojny światowej. Wielkość strat ludnościowych Polski, poniesionych wyłącznie ze strony Niemiec, w raporcie ustalono na liczbę 5 milionów 219 tysięcy osób, z czego 21% stanowiły dzieci do 10 roku życia. Wszystkie cząstkowe wartości strat materialnych i demograficznych dają w sumie ogólną kwotę strat Polski w wysokości 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych. Dziś mówimy dość przemilczaniu, dość przedawnieniu, dość zapomnieniu. Niemcy, wywołując II wojnę światową, atakując Polskę, wyrządzając wielkie straty materialne, demograficzne, Niemcy nigdy tego długu, który miały wobec państwa polskiego, nie uregulowały. Niemców trzeba będzie uświadomić o ich własnej historii, o brakach wiedzy, które mają. Zbrodnie wojenne się nie przedawniają. Szanowni Państwo,
laudację na cześć naszego znamienitego laureata wygłosi Jacek Karnowski, redaktor naczelny tygodnika Sieci. Zapraszamy na scenę. Pani marszałek, panie marszałku, panie i panowie ministrowie, parlamentarzyści, przyjaciele, droga redakcjo i oczywiście szanowny laureacie. 1 września 2022 roku, kawałek stąd, w sali wielkiej balowej Zamku Królewskiego, w miejscu symbolicznym, barbarzyńsko zniszczonym przez niemieckiego okupanta, później odbudowanym wysiłkiem całego narodu, teraz pięknie dopieszczonym wysiłkiem naszego wolnego państwa, zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku niemieckiej agresji i okupacji. W wygłoszonym wówczas przemówieniu premier Jarosław Kaczyński powiedział, że celem Polski jest uzyskanie odszkodowania za to wszystko, co Niemcy uczyniły Polsce w latach 1939-1945. Tu nie chodzi tylko o pieniądze, o materialne zadośćuczynienie, choć kwoty mają znaczenie. Jarosław Kaczyński podkreślił, że po pierwsze zabiegi o reparacje wpisują się w całą koncepcję odbudowy normalności. Normalności, jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa polskiego. Cytuję. Tak jest w relacjach międzynarodowych, że jeśli jedno państwo uczyni drugiemu szkody, to później po ewentualnej wojennej porażce czy innych okolicznościach musi te szkody wyrównać. Nie ma żadnego powodu, żeby Polska była wyłączona z działania tej zasady. Przyjęcie takiego stanowiska oznacza przyjęcie postawy, którą można określić jako wyraz chorobliwego kompleksu niższości, który z natury rzeczy nie może być podstawą żadnej dobrej polityki państwowej, narodowej. Tak mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości. Wskazujący drugi powód zabiegów o reparacje. Mają one przypomnieć Niemcom, Polsce, Europie, iż Niemcy nigdy tak naprawdę nie rozliczyły się ze swoich zbrodni wobec Polski i nie ukarały zbrodniarzy. W tym czasie tego samego wydarzenia premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że wojna oznaczała dla Polski utratę wielkich szans rozwojowych. Tuż po wojnie PKB per capita Polski było wyższe niż Hiszpanii. W wyniku komunizmu, tego wszystkiego, co się wydarzyło w momencie upadku reżimu, nasze PKB to było 38% PKB per capita Hiszpanii. Ani w chwili podjęcia decyzji o działaniach na rzecz reparacji, ani w momencie publikacji raportu, ani teraz, po 10 miesiącach od tamtego dnia, nie można mieć wątpliwości. Mówimy o przedsięwzięciu ogromnym i wielowątkowym. Mówił o tym także na Zamku Królewskim prezes Jarosław Kaczyński, podkreślając, wchodzimy na drogę, która będzie trwała długo i nie będzie łatwa. Nie zapowiadamy bardzo szybkich sukcesów. I zadeklarował jednoznacznie, że Polska nie zgodzi się na jakieś półśrodki, jakieś drobne gesty, które miałyby zamknąć sprawę. Prace nad raportem trwały 5 lat. Kierował nimi, organizował je właściwie od podstaw poseł Arkadiusz Mularczyk, pełniący wówczas funkcję przewodniczącego parlamentarnego zespołu do spraw oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w czasie II wojny światowej. I trzeba powiedzieć jasno, to bardzo trudne zadanie zrealizował wzorowo, właściwie bezbłędnie. Z pewnością nie bez znaczenia było jego wykształcenie prawnicze uzyskane na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także długie doświadczenie parlamentarne. Jest posłem od 2005 roku, działa też aktywnie w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy od 2021 roku jako wiceprzewodniczący. Powstał raport, który jest dokumentem unikatowym w skali światowej, także nowatorskim. Jak bowiem policzyć dokładnie, precyzyjnie, profesjonalnie, sprawiedliwie straty i ludzkie, i materialne, i kulturowe, i te odnoszące się do zburzonej przyszłości wolnej, niepodległej Polski? Po jakie metody sięgnąć? Gdzie szukać specjalistów? Z jakich dziedzin? Jak sprawić, by całość była spójna i konsekwentna? Gdzie, jak zabezpieczyć się przed spodziewaną i niespodziewaną krytyką? To były pytania, na które nie było gotowej odpowiedzi. A jednak Arkadiusz Mularczyk, laureat tegorocznych biało-czerwonych róż portalu w polityce.pl,
zdołał znaleźć odpowiedzi i rozwiązania. I można już dziś powiedzieć jednoznacznie, nawet twardo, koncepcje, które zaproponował, wytrzymały próbę ognia. Powstał dorobek, po który będą sięgały i inne narody w podobnych, analogicznych sytuacjach, z bohaterską Ukrainą na czele. Już sięgają, pytają i czytają. Wraz z zespołem współpracowników Arkadiusz Mularczyk stworzył dokument, którego nie zakwestionowano, nie podważono, nie zbagatelizowano, ani w szczególe, ani w ogóle. On jest i będzie. To jest praca, która opisuje nasze dzieje, ale i sama jest już elementem naszej historii. Ten raport jest elementem naszych dziejów. Zostanie w nich jako ważny punkt. Raport to precyzyjnie pisany pomnik polskiego cierpienia i polskiego bohaterstwa. I jednocześnie tablica niemieckiej hańby. Hańby podwójnej, najpierw tej związanej ze zbrodniami, z furią, z chorą pasją mordowania i niszczenia niegodną narodu cywilizowanego, a później hańby odnoszącej się do postawy wyparcia, milczenia, odmowy naprawy krzywd, tych możliwych do naprawienia. Ta druga hańba jest naprawdę odrażająca. Sprawca chowa się albo za prawnymi sztuczkami, które nie wytrzymują krytyki, albo za murem swojej politycznej i finansowej przewagi, a w ostateczności sięga po wyraźnie słyszalne groźby i silną presję kreowaną za pomocą długiej ręki również w instytucjach europejskich. Ale i tym razem nasz sąsiad nie docenił Polski i Polaków. Wszak obóz polityczny, który zbudował Jarosław Kaczyński, jest dziś najbardziej odporną na presję zewnętrzne formacją polityczną w całej Europie. Polska jest w stanie podnieść postulat reparacji i wytrzymać pierwsze, drugie, trzecie i czwarte uderzenie. Kto nie rozumie, jak cenna i unikalna to rzecz, ten po prostu nie rozumie świata, nie rozumie polityki. Powstał dokument, który jest ważną częścią testamentu pokolenia wojennego, najlepszego, a jednocześnie najtragiczniejszego spośród wszystkich 40 paru już polskich pokoleń. I teraz oto Wolna Rzeczpospolita po prawie 80 latach od zakończenia straszliwej wojny prezentuje panoramiczne zdjęcie Polski doświadczonej jedną z najbrutalniejszych i najkrwawszych okupacji w dziejach ludzkości. Prezentuje na Zamku Królewskim, na miejscu którego, zgodnie z niemieckimi planami dotyczącymi Warszawy, miała stanąć monumentalna hala kongresowa NSDAP. Prezentuje i mówi jasno, nie będzie ani prawdziwego przebaczenia, ani szczerego pojednania bez realnego zadośćuczynienia. Nie byłoby tego raportu, gdyby nie odwaga, determinacja i świadomość historycznych zobowiązań wobec pokolenia wojennego Jarosława Kaczyńskiego. Nie byłoby raportu, gdyby nie wsparcie rządów Prawa i Sprawiedliwości, wsparcie premiera Mateusza Morawieckiego. Ale zadanie, którego podjął się i które zrealizował Arkadiusz Mularczyk, też zasługuje na wielkie uznanie. Dlatego redakcja portalu w polityce.pl przyznała mu tę wyjątkową nagrodę. Biało-czerwone róże. Róże, które dostają Polacy szczególnie zasłużeni w działaniach na rzecz naszej państwowości, na rzecz polskiej racji stanu. Ludzie, z którymi naprawdę nam po drodze i którzy są biało-czerwoni. Tak jak biało-czerwony jest portal w polityce.pl. Biało-czerwony nie tylko w przenośni i nie tylko w swojej sferze graficznej. Chcę jednak podkreślić, to nie jest nagroda tylko za ten bezcenny raport. To jest także nagroda za konsekwencje. Arkadiusz Mularczyk, dziś w randze sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, pełnomocnik rządu do spraw odszkodowań za szkody wyrządzone agresją i okupacją niemiecką, realizuje zadanie może nawet trudniejsze niż wyliczenie naszych roszczeń. Dziś walczy o to, by sprawa przeszła na kolejny etap, etap konkretnych negocjacji z naszym niemieckim sąsiadem. Formalnie mamy odmowę ze strony Berlina, ale jak to ujął już na początku tej drogi Jarosław Kaczyński, z czasem kropla drąży skałę, ale tym razem nie będzie to kropla, tylko mocny strumień wody. I rzeczywiście, pojedyncze cegły w murze odmowy już kruszeją. Niemieckie argumenty zostały obalone. Jest pewne, że Polska nie zrzekła się skutecznie reparacji w 1953 roku. W istocie był to jedynie komunikat prasowy w prasie komunistycznej, nie opublikowany ani w Dzienniku Ustaw, ani nie zarejestrowany w ONZ. Wiemy też, że w czasie, gdy omawiano zjednoczenie Niemiec, Helmut Kohl oszukał prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a Busha, mówiąc mu, że w latach 70. do Polski popłynęły w ramach odszkodowań duże sumy, które zostały roztrwonione. Popłynęły kredyty z dzisiejszej perspektywy nie tak znów wielkie, ani odszkodowania.
stale przybywa nam cennych argumentów. Mamy wiedzę o skali odszkodowań wypłaconych i wypłacanych przez Niemcy 70 krajom. Wiemy o porozumieniu z Namibią w sprawie zadośćuczynienia za zbrodnie popełnione znacznie dawniej niż te, które nas dotknęły. Do środowisk żydowskich stale płynie i słusznie pokaźny strumień pieniędzy. Nie ma podstaw, by Polska była traktowana gorzej. Nasz laureat tak to ujął w rozmowie z tygodnikiem Sieci. Sytuacja wygląda tak. Niemcy, agresor i sprawca zbrodni, wybierają sobie spośród ofiar tych, których będzie traktował poważnie. Widać to w sferze upamiętnienia. Jest pomnik Holokaustu, jest pomnik Sinti i Roma, pomnik mniejszości seksualnych. Prowadzi się debatę o pomniku Świadków Jehowy. Nie ma natomiast pomnika polskich ofiar. Dodam od siebie, że tu mamy regres, bo w 2021 roku był ambasador Niemiec w Polsce Rolf Nickel w rozmowie z tygodnikiem Sieci wskazywał już konkretne lokalizacje, opisywał koncepcje, mówił, ileż to pieniędzy przeznaczył Bundestag na pomnik polskich ofiar, a pomnika nie ma, jest zapowiedź budowy jakiegoś obłego, ogólnego centrum współpracy polsko-niemieckiej. Kwestia reparacji, proszę państwa, została trwale wpisana w polską rację stanu. Raport jest, obronił się i pracuje. Pracuje pełnomocnik rządu, pracuje Instytut Strat Wojennych. Co chwila docierają do nas informacje o masowej wysyłce skróconej wersji raportu do ważnych grup, decydentów, liderów opinii. Teraz dokument trafia do posłów Parlamentu Europejskiego, trafi już do ONZ, do Rady Europy, do amerykańskich kongresmenów, do posłów Bundestagu i Bundesratu. Do tego Arkadiusz Mularczyk organizuje liczne spotkania, zwłaszcza w Niemczech, ale także w USA, w Radzie Europy, konferencje międzynarodowe. To w sumie dziesiątki wydarzeń. Jak mówi nasz laureat, sprawa budzi duże zainteresowanie na świecie i także sporo sympatii. Jest duże zainteresowanie medialne, bardzo dużo próśb o wywiady, a będzie tego więcej, proszę państwa, bo Niemcy może skłonić do negocjacji przede wszystkim presja światowej opinii. Oczywiście nie jest tak, że nie ma reakcji niemieckiej. Arkadiusz Mularczyk w wywiadzie dla tygodnika Sieci opisuje, jak to często wchodząc do rozmówcy widzi na przykład w księdze wejść albo po argumentach, których używa osoba spotkana, dyskutant, że byli tam wcześniej przedstawiciele dyplomacji niemieckiej. Deklaruje jednak, my się nie zmęczymy, ostatnią szansą Niemiec są wybory. Jeśli my wygramy, zyskamy wiatr w żagle, a oni nie będą mieli wyjścia. Już dziś widzą, że ten wypieszczony niemiecki wizerunek trzeszczy w szwach, bo jak można udawać, że jest się moralnym wzorcem, gdy nie zadośćuczyniło się za tak krwawe zbrodnie. Proszę państwa, Polska bardzo potrzebuje ludzi konsekwentnych. Ludzi, którzy się nie nudzą powierzonym im zadaniem, którzy umieją konsekwentnie i ciężko pracować, realizując plany rozłożone na lata, może i dekady, kumulując cenne doświadczenia. Polska potrzebuje także ludzi, którzy wytrzymają presję, i tę jawną, i tę ukrytą. Przy naszym położeniu ta ostatnia cecha jest chyba najważniejsza. Niepodległa Polska jest i będzie pod silną presją, zwłaszcza w sytuacji, gdy tak szybko zyskuje na znaczeniu. Proszę państwa, sprawa reparacji ma nie tylko polski partykularny wymiar. W istocie jest również akcją obrony prawdy o II wojnie światowej. Prawdy o sprawstwie, prawdy o nieukaranych zbrodniarzach, prawdy o jednoznacznej i niepodzielnej winie za II wojnę światową i jej skutki. Inne ofiary niemieckiego szału wszak zasadniczo milczą albo z ogłupienia, albo ze strachu, albo z powodu różnego rodzaju kalkulacji, a czasem wręcz wspierają fałszerzy historii. Kwestia reparacji pracuje więc na wielu bardzo istotnych polach. Wspominają o niej na forach międzynarodowych najwyższe władze państwowe, konsekwentnie oswajając świat z naszym roszczeniem. Niedawno w 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie premier Piotr Gliński, pan minister Piotr Gliński wręczył raport prezydentowi Niemiec Frankowi Walterowi Steinmeierowi jako zaproszenie do rozmowy. Bardzo cieszy też niezmiennie wysoki poziom poparcia zdecydowanej większości społeczeństwa dla tego przedsięwzięcia. Ale podniesienie tego postulatu poza bieżącym kontekstem, którego nie należy lekceważyć, było przede wszystkim, jak to ujął Jarosław Kaczyński, ważnym polskim obowiązkiem. Tak jak wiele innych obowiązków naszego państwa, okazał się on możliwy do wypełnienia dopiero teraz, po tym, gdy gmach nowego państwa polskiego, wyrastającego z linii niepodległościowej, a nie kolaboracyjnej czy jurgielniczej,
jest już dość solidny. Jest w Warszawie piękny, najpiękniejszy w całej Europie Zamek Królewski, trafiony niemiecką bombą 17 września 1939 roku. Już w październiku tego roku ograbiony przez profesjonalne ekipy niemieckich historyków i ekspertów z posadzek, marmurów, rzeźb i kamiennych elementów, wysadzony w powietrze między 8 a 13 września 1944 roku. Jest Polska wolna i ambitna. Jesteśmy też na dobrej drodze do uzyskania należnego nam zadośćuczynienia od Niemiec w dniu publikacji raportu szacowanego na 6 200 000 000 zł. To są rachunki bardzo konserwatywne. Takie najbardziej dla nas korzystne zawierają w sobie kwotę 60 bilionów. Jesteśmy, jak to ujęliśmy na okładce tygodnika Sieci, bliżej niż wielu myśli osiągnięcia tego celu. Nie mam żadnych wątpliwości. Nie bylibyśmy tak daleko, gdyby nie ciężka praca laureata tegorocznych biało-czerwonych róż portalu w polityce.pl, ministra Arkadiusza Mularczyka. I za ten wysiłek, za tę walkę bardzo panu, panie ministrze, dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy. A nagrodę biało-czerwone róże portalu w polityce.pl wręczać będą członek zarządu Grupy Medialnej Fratria, pan Michał Karnowski oraz Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu w polityce.pl. Panie ministrze, serdecznie zapraszam na scenę. Szanowni państwo, laureat biało-czerwonych róż portalu w polityce.pl, wiceminister spraw zagranicznych, przewodniczący Rady Instytutu Strat Wojennych imienia Jana Karskiego, pan Arkadiusz Mularczyk. Bardzo prosimy o zabranie głosu. Tak. Kwiaty dla małżonki, a pan minister wraca z różami. Szanowni państwo, pani marszałek, panie marszałku, szanowni panowie ministrowie, parlamentarzyści, drodzy goście. Jest to dla mnie wyjątkowa i szczególna chwila, przede wszystkim ze względu na to, że zadanie, a raczej misję, której się podjąłem niemal 6 lat temu, została przez państwa zauważona i doceniona. I za to serdecznie dziękuję. To misja, to walka o godność, o sprawiedliwość dla Polski i Polaków. To walka o prawa dla naszego narodu i kraju, równe traktowanie i reparacje wojenne, które w wyniku niewyobrażalnych zbrodni wojennych i zniszczeń wojennych do dziś Niemcy Polsce nie zapłaciły. Inspiracją i siłą napędową do wielu naszych działań, moich działań, było niewątpliwe poczucie krzywdy, jaką Polsce i Polakom wyrządzono w czasie II wojny światowej, ale też brak woli i chęci uczciwego rozliczenia się z tych krzywd zadanych Polsce. Jednocześnie buta i arogancja w pouczaniu Polski o rzekomych wadach naszej demokracji i próby pisania na nowo. Jednocześnie stawianie Niemców, sprawców tych zbrodni wojennych, jako narodu ofiar mitycznych nazistów. Niewątpliwie misja, którą realizuję, jest kontynuacją misji świętej pamięci prezydenta Warszawy i Polski, pana profesora Lecha Kaczyńskiego, który w 2004 roku przy współpracy pana profesora Pałkowskiego opublikował raport o stratach wojennych Warszawy 1939-45. Wówczas pan prezydent powiedział te słowa, które utkwiły mi w pamięci do dzisiejszego.
Ten dokument jest odpowiedzią na próby nowej interpretacji historii i roszczeń ze strony Niemiec. Od tego czasu, drodzy państwo, minęło już niemal 20 lat. Czyż obecnie nie mamy do czynienia z tym samym? Nie każdy z nas odpowie sobie sam na to pytanie. Drodzy państwo, na wstępie chciałem podkreślić, że tak szeroko zakrojone działania, jakie dziś prowadzi państwo polskie, przy wsparciu wielu instytucji publicznych i organizacji, nie byłoby możliwe bez daleko idącego zaangażowania wielu osób, polityków, urzędników, dyplomatów oraz ludzi dobrej woli, dla których walka o sprawiedliwość, prawdę i dobre imię naszej ojczyzny jest najważniejsze. W związku z tym w pierwszej kolejności pragnę przede wszystkim podziękować panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, bez którego wsparcia, decyzji politycznych nie moglibyśmy dzisiaj podejmować tak szeroko zakrojonych działań politycznych, dyplomatycznych i prawnych. To wszystko po prostu nie byłoby możliwe, gdyby nie osobiste zaangażowanie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że nie tak dawno, że jest rzeczą nie do przyjęcia z moralnego i godnościowego punktu widzenia, że Niemcy wypłaciły rekompensaty, reparacje wojenne tak wielu państwom na świecie, a Rzeczpospolita Polska została w tym procesie pominięta. Dalej zwrócił uwagę, że nie możemy zapomnieć, że w ogromnej mierze Niemcy nie rozliczyły się ze swojej zbrodniczej przeszłości, popełnionej w czasie II wojny światowej. Świadczy chociażby o tym wielka liczba funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, którzy brali udział w życiu państwowym i publicznym Niemiec po zakończeniu wojny. Można zatem powiedzieć, że w Niemczech poprzez szereg zabiegów prawnych praktycznie wprowadzono dla nich abolicję. Ta sprawa również rzuca cień na stosunki polsko-niemieckie. W tym kontekście należy również wspomnieć o uchwale przyjętej 10 września 2004 roku przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, w której stwierdzono, że Polska nie otrzymała stosownej rekompensaty finansowej reparacji wojennych za olbrzymie zniszczenia oraz straty materialne i niematerialne spowodowane przez niemiecką agresję, okupację, ludobójstwo i utratę niepodległości. Jak widzicie państwo, mimo upływu 20 lat te słowa z pamiętnej uchwały Sejmu wciąż nie straciły na znaczeniu, nadal pozostają aktualne. Drugą osobą, której chciałem podziękować, jest pan premier Mateusz Morawiecki. Bez osobistego zaangażowania pana premiera, wsparcia, pomocy nie byłoby możliwe przygotowanie raportu w tym kształcie. Chcę podkreślić, że to dzięki decyzjom pana premiera możemy dzisiaj prowadzić dalsze działania w sposób niezwykle szeroki i efektywny. Dziękuję też panu premierowi za jego wsparcie i wielki wkład w powstanie raportu, celne i słuszne uwagi. To dzięki panu premierowi powstał drugi i trzeci tom raportu, który dzisiaj jest wielkim świadectwem, także dokumentującym II wojnę światową. Wyrazy też wielkiego szacunku i uznania chcę skierować dla pana wicepremiera Piotra Glińskiego i jego pracownikom za współpracę, gdzie wspólnie z naszymi pracownikami MSZ-u, z dyplomatami, staramy się odzyskiwać zagrabione przez Niemców dzieła sztuki. Pamiętamy, że w dalszym ciągu pozostaje w rękach oprawców lub ich spadkobierców prawnych i fizycznych wiele cennych obiektów, które nie powróciły. Chciałem podziękować za medalową współpracę resortu kultury z resortem spraw zagranicznych. Też oczywiście chcę podziękować panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który podczas wielu publicznych wystąpień, czy poprzez wystąpienia w Nowym Jorku, w ONZ-cie, podczas wielu innych spotkań czy rozmów, również ten temat porusza i podnosi. To bardzo ważne, że dzisiaj państwo polskie mówi jednym głosem, głosem pana prezydenta, pana premiera, wicepremiera i przede wszystkim pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Drodzy państwo, kolejne słowa uznania i podziękowania chcę złożyć wszystkim naukowcom i autorom raportu o stratach wojennych poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Jak państwo wiecie, nad tym raportem pracowało ponad 30 naukowców. Jak słusznie podkreślił Jacek Karnowski,
Przez tyle miesięcy od publikacji tego raportu nie został on w żaden sposób podważony. Nie zostały podważone żadne wyliczenia, ani ustalenia, ani fakty historyczne, czy fakty ekonomiczne, czy wyliczenia o charakterze finansowym. Więc ten raport rzeczywiście się obronił, a był czytany, drodzy Państwo, na całym świecie. Wiemy, że miliony pobrań ze strony internetowej Instytutu Strat Wojennych było dokonanych w ciągu ostatnich kilkunastu tygodni i miesięcy. Chcę też podziękować kierownictwu i pracownikom Instytutu Strat Wojennych imienia Jana Karskiego, w szczególności panu profesorowi Konradowi Wnękowi, który również w sposób aktywny pracował nad raportem, ale również także obecnie kieruje Instytutem. Oraz całemu środowisku patriotycznemu, które przez tak długi okres czasu zabiegało, wspierało i walczyło o ten temat, o tą sprawę na forum krajowym, ale także na forum międzynarodowym. Chcę również podziękować obecnym tu, ale też Ministerstwie Spraw Zagranicznych, dyplomatom oraz pracownikom, którzy na co dzień współpracują ze mną, ale także informują poprzez ambasady, konsulaty, dyplomatów, ministerstwa innych krajów o sprawie polskich strat wojennych. Mając na myśli popularyzację tematu reparacji wśród społeczeństwa polskiego, nie sposób oczywiście pominąć redaktorów Michała i Jacka Karnowskich oraz całe środowisko redaktorów, dziennikarzy, współpracowników portalu W Polityce, tygodnika Sieci oraz telewizji w Polsce, którzy wnieśli szczególny wkład w tą sprawę. Składam wam, panowie, i całej redakcji wyrazy najwyższego uznania. Drodzy Państwo, pomimo upływu 80 lat od zakończenia działań wojennych, nie upomniano się dotychczas skutecznie o prawa Polski do reparacji wojennych, ale też o prawa tych wszystkich naszych rodaków, którym zabrano i zniszczono wszystko, zniszczono ich życie, dobytek, wypędzono z ich domów, o prawo do słusznych odszkodowań. Dzisiaj, patrząc z perspektywy czasu, aż trudno uwierzyć, że 30 lat po zmianach ustrojowych po 1989 roku nadal musimy z tak wielką determinacją upominać się o to, co Polsce i Polakom od dawna się należy, o to, co inni po drugiej stronie żelaznej kurtyny już tak dawno otrzymali i nadal otrzymują. Istniejąca w dalszym ciągu asymetria w traktowaniu krajów, asymetria w wypłacanych odszkodowaniach nie pozwala nam o tym zapomnieć. Nie wspominamy, że wielu, którzy przeżyli pożogę wojenną, już z nami nie ma. Odeszli w poczuciu krzywdy i niesprawiedliwości. Pozostała już niewielka grupa ludzi, która pomimo upływu czasu żyje w cieniu niezagojonych ran z przeszłości. Spotykam się z tymi ludźmi bardzo często. O osobach tych i ich rodzinach nie możemy zapomnieć, bo oni wciąż wołają o sprawiedliwość. Ponieważ sami nie mają ani siły, ani możliwości, żeby walczyć o należyte im prawa, my musimy to uczynić za nich. Drodzy Państwo, w celu lepszego zobrazowania wysiłków, które zostały podjęte w ciągu 8 miesięcy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, pozwólcie, że wymienię tylko kilkanaście najważniejszych wydarzeń na forum międzynarodowym, które miały miejsce i które w mojej ocenie zapoczątkują kruszenie tego muru. Tak jak kiedyś upadł mur berliński, jestem absolutnie przekonany, że również ta zmowa milczenia, która dzisiaj panuje w Niemczech, również zostanie zakończona. Przede wszystkim trzeba podkreślić, że państwo polskie po raz pierwszy w swojej historii od zakończenia II wojny światowej 3 października ubiegłego roku wystosowało oficjalną notę dyplomatyczną do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec, zawierającej formalne żądanie wypłaty odszkodowania. Pomimo iż ta odpowiedź na notę była odpowiedzią negatywną, po 3 miesiącach wysłaną do polskiego MSZ, arogancką, jednozdaniową, że sprawa jest zamknięta, nie spoczęliśmy na laurach. Podjęliśmy szereg działań, które mają charakter działań dyplomatycznych, politycznych, a może hybrydowych, ale to są działania w mojej ocenie, które są konieczne, ażeby opinia publiczna na świecie, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, ale też w organizacjach międzynarodowych miała wiedzę o skutkach i konsekwencjach II wojny światowej oraz o wielkim długu państwa niemieckiego wobec Polski, niespłaconym długu. Po pierwsze, wystosowaliśmy 50 not dyplomatycznych wraz z raportem o stratach wojennych do wszystkich krajów Unii Europejskiej, NATO, Rady Europy, do wszystkich naszych kluczowych sojuszników. Poinformowaliśmy również o tej kwestii kluczowe instytucje związane z ochroną praw człowieka, taką jak Rada Europy,
ONZ w Nowym Jorku i Genewie, a także UNESCO. Wystosowaliśmy, drodzy państwo, listy do wszystkich amerykańskich kongresmenów i senatorów. Osobiście spotkałem się z 20 z nich. I rzeczywiście jest tak, jak mówi Jacek, że przed wejściem do biura senatora znanego Teda Cruza w książce Wejść widzieliśmy, że wcześniej byli pracownicy ambasady niemieckiej. Więc nie mamy, drodzy państwo, złudzeń, że dyplomacja niemiecka uważnie śledzi i stara się zapobiegać czy też przeciwdziałać naszym działaniom, które podejmujemy w różnych miejscach na świecie. Również odbyłem spotkanie w Departamencie Stanu z jednym z zastępców sekretarzy Blinkena, informując go o tej problematyce i wskazując mu na to, że Stany Zjednoczone powinny się zaangażować w tą sprawę i tą problematykę. Co jest istotne, na skutek naszego wniosku czy naszych działań Rada Ministrów 18 kwietnia bieżącego roku podjęła uchwałę, która ma charakter absolutnie kluczowy i fundamentalny. Otóż rząd polski uchwałę, która została opublikowana w Monitorze Polskim, w sposób jednoznaczny stwierdził, że Polska nigdy się nie zrzekła reparacji wojennych, że sprawa nie została nigdy zamknięta w relacjach polsko-niemieckich, ale także, że nie ma żadnej umowy międzynarodowej pomiędzy Polską i Niemcami, które by te kwestie regulowały. Ta uchwała, drodzy państwo, wzywająca również rząd Niemiec do podjęcia rozmów, została opublikowana w Monitorze Polskim, co w mojej ocenie absolutnie zamyka tą jałową dyskusję, która toczyła się przez dekady o jakimś rzekomym zrzeczeniu się, którego nikt na oczy nie widział. Co jest, drodzy państwo, również postanowiliśmy aktywnie działać w samych Niemczech. Odbyłem szereg spotkań w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. To były 3 spotkania z zastępcami minister Ameleny Brebok, również wiele spotkań z niemieckimi parlamentarzystami, a w finale nie tak dawno wysłaliśmy listy do, drodzy państwo, wszystkich niemieckich posłów z imiennym listem ode mnie, informujących o sprawie, o tym, że jest sprawa, która powinna być w relacjach polsko-niemieckich rozwiązana. Również podobne działania podjęliśmy wobec posłów do Parlamentu Europejskiego, gdzie również wszyscy posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz najważniejsi urzędnicy unijni ten list wraz z raportem dostaną. Nie tak dawno, drodzy państwo, zorganizowaliśmy konferencję w Atenach z udziałem greckich, włoskich, serbskich prawników. Również tu widzę pole do wielkiej współpracy w tym obszarze. To jest tylko kilka tych najważniejszych działań, które podjęliśmy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w celu umiędzynarodowienia problematyki odszkodowań wojennych, reparacji, niespłaconego długu wobec Polski. Drodzy państwo, dziś nadszedł czas, aby tę kwestię do końca wyjaśnić i zamknąć tą bolesną ranę z przeszłości, ponieważ tylko w ten sposób będziemy mogli w stanie budować z Niemcami dobrosąsiedzką przyszłość opartą na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i poszanowaniu. Niemcy muszą to zrozumieć i zaakceptować. Na koniec chciałbym podziękować również mojej małżonce oraz rodzinie. Za podtrzymywanie mnie na duchu i za to, że ze zrozumieniem podchodzi do moich częstych nieobecności w domu. Dziękuję również wszystkim państwu, którzy okazując mi sympatię i wsparcie, udzielacie poparcia dla tego projektu. Drodzy państwo, absolutnie wierzę, tak jak zostało to publikowane na tytule okładki sieci, że sukces jest bardzo blisko i ja to głęboko wierzę. Dziękuję bardzo. Tam jeszcze nagroda. Bardzo serdecznie dziękujemy jeszcze raz przed państwem laureat biało-czerwonych róż portalu w polityce.pl, pan minister Arkadiusz Mularczyk. Serdecznie gratulujemy, panie ministrze, i bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie, panie ministrze. Szanowni państwo, teraz pora na chwilę z muzyką. Przed państwem znów zespół Altra Volta. Tym razem będzie to waltz Wojciecha Kilara z filmu Ziemia Obiecana. A jeżeli jest mowa o pięknej polskiej muzyce, to zawsze z czułością myślę o zaprzyjaźnionej redakcji Polskiego Radia. Jest z nami pani prezes Agnieszka Kamińska. Pozdrawiamy serdecznie i bardzo dziękujemy za przybycie. A już teraz Altra Volta i Ziemia Obiecana. Volta przed państwem.
Szanowni Państwo, polska historia to historia burzliwa, pełna scen pięknych, ale i trudnych. O każdej z nich należy pamiętać, każdą z nich należy wyjaśnić, uporządkować i pokazać światu jej prawdziwe oblicze. Historia rodziny Ulmów z niewielkiej wsi Markowa na Podkarpaciu to pełna dramatyzmu opowieść o ludziach, którzy w czasie II wojny światowej z poświęceniem chronili swoich żydowskich sąsiadów przed niemieckim okupantem. Zapłacili za to najwyższą cenę. Przez lata ta historia była zakłamywana. Dopiero dzisiaj jest wydobywana na światło dzienne. Znany dokumentalista Mariusz Pilis krok po kroku odkrywał fakty dotyczące zbrodni w Markowej, ale przede wszystkim umieścił w filmie niezwykle ważny wątek sprawców. Reżyser, docierając do źródeł, opowiedział więc niejako na nowo tragedię Józefa i Wiktorii Ulmów w filmie pod tytułem Historia jednej zbrodni. To film daleko wykraczający poza dokumentalną relację o zbrodni, której niemieccy żandarmi dokonali na polskiej rodzinie i ukrywanych przez nią Żydach. To także dogłębna analiza roli Niemców, ówczesnych i współczesnych. Tych, którzy o tragedii z małej podkarpackiej wsi chcą pamiętać. I tych, którzy przez lata ją zacierali. Premiera kinowa filmu Historia jednej zbrodni odbyła się 2 tygodnie temu, 9 czerwca. Polecamy ten film Państwa uwadze, a oto jego zwiastun. To oczywiście jest człowiek, który zabił moją rodzinę. Wiadomym mi jest, że podczas wojny pełnił służbę w Łańcucie. Ku mojej radości wiem, że w wyniku jego działalności wyświadczył ludziom wiele dobra. Zresztą niczego innego bym się nie spodziewała. Nikt nie chce widzieć przy swoim ojcu podpisu zbrodniarz. Mamy obowiązek powiedzieć prawdę. Und als er gekommen ist, hat er was erzählt über seinen Einsatz dort? Nein. Ich sag ja, ich weiß wirklich nichts. Ich wundere mich, dass Sie über meinen Vater schreiben wollen. Ich bin immer seine liebste Tochter gewesen. Ich kann nur Gutes von meinem Vater sagen und mehr kann ich wirklich nicht. Poszłam tam zobaczyć. Pozwolone było wszystko, powracałam do nogami. Krew się lała po ścianach. To nie do ujrzenia było, że się to stało. He was very friendly. Zabił mi kuzynów. He was very open. Zostaw mi ten kamerę, to gefällt mir überhaupt nicht. And people really liked him. Dostał krzyż żelazny drugiej klasy. That is a major part of the explanation why he came away with all what he had done. Ci ludzie nie mieli powodu, żeby o tym opowiadać. Rodziny nie miały specjalnie powodu, żeby pytać. Na pewno nie możemy się zgodzić, jeżeli się mówi kłamliwie. Mieszkańcy wioski wymordowali wszystkich Żydów, których ukrywać dochąd z głębokim poświęceniem. Nie myśmy to zrobili, tylko wyście to zrobili, Niemcy. Zauważyłem komendanta żandarmerii niemieckiej z Łańcuta, Dickena. Zapytałem go, dlaczego zastrzeliliście dzieci? Na co ten odpowiedział, żeby gromada nie miała z nim kłopotu. A to nienarodzone jeszcze się urodziło w grobie. Cały aparat okupacyjny w Polsce był zbrodniczy. Wszyscy jego członkowie powinni być skazani. To jest rodzina Ulm. Wiem, do przeciętnego Niemca dotrze to właśnie w taki sposób. Ich habe meine Informationen von Wikipedia. Da habe ich mich mit dem Thema beschäftigt. Und das, was mir eigentlich sehr schnell in den Sinn kam, war, ich muss da mal hin. Ich muss mir das mal anschauen. Szanowni Państwo, film oczywiście polecamy, ale jest dziś z nami na sali reżyser tego obrazu Historia jednej zbrodni. Zapraszamy na scenę Mariusza Pilisa. Dobry wieczór, Szanowni Państwo. W pierwszej kolejności pozwólcie, że pogratuluję laureatowi, panie ministrze. Szczere gratulacje.
Film Historia jednej zbrodni powstawał 10 lat. Powstawał w niełatwym czasie, z wieloma wybojami, ale ostatecznie udało się go doprowadzić właśnie w tym roku do szczęśliwego zakończenia i do realizacji. To, że to się udało, możliwe jest dzięki przyjaciołom, takich, którzy są tak jak dziś obecni na tej sali. Z tego miejsca serdecznie chciałem podziękować wszystkim na ręce pana senatora Grzegorza Biereckiego i prezesa Romualda Orła, Jacka i Michała Karnowskich, Marzeny Nykiel za wsparcie, którego udzielacie temu projektowi. Ten film, tak jak wspomniano tu wcześniej, od 9 czerwca jest w dystrybucji kinowej. Recenzje, które się pojawiają, są rzeczywiście entuzjastyczne. Mam nadzieję, że żywot tego filmu będzie długi i będzie Polska miała z niego dużą korzyść. Mam takie marzenie, właściwie sen, że na jesieni tego roku, w okolicach początku września, będziemy się mogli wszyscy, tak jak tu siedzimy, spotkać w jednym kinie na dużej projekcji, na dużym pokazie tego filmu, a chwilę później, że będą mogli go obejrzeć Polacy w telewizji publicznej. To zadanie jest otwarte, to zadanie jest trudne, ale nie niewykonalne. Chciałbym zaprosić wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć to zadanie, te działania, do pomocy. Serdecznie jeszcze raz dziękuję. Gratuluję portalowi W Polityce tego, że od 13 lat tworzy nam tę przestrzeń, w której czujemy się wolni. Mam też nadzieję, że film, który zrealizowałem, będzie służył dobrze i sztuce, i Polsce. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Mariusz Pilic, Historia jednej zbrodni. Już we wszystkich dobrych kinach, także zachęcamy. Szanowni Państwo, zbliżamy się do końca naszej gali. Raz jeszcze chcielibyśmy podziękować partnerom dzisiejszej uroczystości. Drodzy goście, portal wpolityce.pl już od 13 lat jest na polskiej scenie medialnej. Jest z czytelnikami i dla czytelników. Przed nim z pewnością wiele wyzwań i wierzymy, że redakcja portalu poradzi sobie z nimi, bo w działalności wolnych mediów chodzi o coś więcej niż o samą informację. Chodzi o Polskę. Dziękujemy redakcji portalu wpolityce.pl, a także naszym czytelnikom. Pracujemy dla Was. Bez Was nie byłoby wolnych polskich mediów. Zachęcamy zatem do dalszego odwiedzania wpolityce.pl. Raz jeszcze gratulujemy laureatowi. Dziękujemy wszystkim naszym szacownym gościom. Dziękujemy widzom, którzy śledzą naszą galę za pośrednictwem telewizji w Polsce.pl i w mediach społecznościowych. Żegnają się z Państwem Marcin Wikło i Dorota Łosiewicz. Dziękujemy serdecznie. Bardzo dziękujemy.